Po modlitwie tutaj, gdy wyszedłem, żeby się pomodliła tu za mnie, żebym lepiej zrozumiał kobiety, dostałem taką, przyszła mi taka analogia, że mężczyzna to jest takim instrumentem prowadzącym, który wyznacza pewien rytm, jego to nie jest taka duża zmienność, ma pewne tempo, pewną stałość, a kobieta jest bardziej takim instrumentem solowym, jak na przykład skrzypce tutaj. I jeśli gra dobrze, jest ten instrument rytmiczny, ten instrument, to topowy jest dobrze zrobione, to wtedy skrzypce na przykład, czy jakiś inny instrument solowy, może naprawdę sobie robić dowolne rzeczy, może być bardziej skomplikowany, może bardziej się zmieniać, a jednak to tło jest bardziej stałe. I teraz, jeśli tło by się zaczęło zmieniać podług skrzypiec tutaj, no to nagle doszłoby do takiej sytuacji, że co tak byłoby inne tempo, inna dynamika. I teraz, co jest najważniejsze, jeżeli żeby skrzypce mogły w ogóle słuchać tego, co robi instrument prowadzący, to instrument prowadzący musi trzymać się zasad muzyki w ogóle i jakiegoś jednego tempa, w którym są prawdy Boże. I słuchać po prostu Boga w tym momencie. I zrozumiałem po prostu na podstawie tej analogii, że żeby w ogóle całość mogła działać, to po pierwsze są prawdy Boże, czyli to są zasady muzyki i jedno stałe tempo, które jest. Później jest instrument prowadzący, którym jest mężczyzna i on nie może się zmieniać co takt i to nie może w ogóle latać co chwilę, tylko on jest pewnego rodzaju stałość. Gdy on się zmienia, to wszystkie instrumenty idą za nim. Gdy dynamika rośnie, to dynamika rośnie. A na przykład instrument solowy może dowolnie praktycznie sobie działać, którym jest kobieta w tym. To takie zrozumienie, które mi dużo mówi, mam nadzieję, że komuś też.